Siemanko, pokażę jeszcze łatwiejszą metodę kopiowania zapisu gry na starej generacji, tylko Xbox. Musimy być zalogowani na dwóch kontach, na koncie, które odbiera i na koncie, z którego kopiujemy. Ja kopiuję z SHLS1986, no to na tym koncie jestem, na tym uruchamiam GTA. Teraz tak, wchodzimy w grę, klikamy wczytaj grę, wybieramy taki zapis, który chcemy sobie skopiować. Obojętnie, no najlepiej teraz ten zmodowany na pod Frozen Money na starej generacji. Klikamy, żeby go rozpocząć na tym komunikacie. Po prostu przełączamy konto, na które kopiujemy. Zmieniamy po prostu profil, komunikat potwierdzamy i tu na ładowaniu wyłączamy pada, włączamy go z powrotem, klikamy X. Tą czynność możemy powtórzyć 2-3 razy nawet. Wyłączamy kontroler nasz, włączamy, klikamy X. Jestem na koncie, na które kopiuję, a na dole cały czas mam SHLS1986. Petarda. Załaduje mnie do trybu fabularnego. Jedyne co muszę zrobić, to wyciągnąć telefon i zapisać sobie swoją nową grę. Że to jest 100 razy łatwiejsza metoda jak ta, którą pokazywałem ostatnio. Kto chce, robi sobie nowe konto, zgarnia gdzieś tam jakiś napadzik, kopiuje sejwika do Frozena potrzebnego i leci znowu sobie robi kolejne konto. Kto chce, może korzystać. Pozdrawiam, elo.